Tak jak każdy powtarza, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Jakiekolwiek zabezpieczenia, jeżeli byśmy nawet nie poustawiali, czy będą poustawiane, na końcu gdzieś decyzję podejmuje człowiek. Nawet ta sztuczna inteligencja, która się pojawia, też pokazuje, że gdzieś na końcu decyzję podejmuje człowiek, czyli człowiek. Żołnierze, pracownicy, również resortu obronarodowej muszą mieć świadomość. Tak jak najbardziej w naszym portfolio szkoleń są szkolenia zbudowania i podnoszenia świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez uświadomienie, jak korzystać z poczty, z telefonu, poprzez bardziej zaawansowane rozwiązania, które są wdrażane w resorcie obronarodowej. Tak, jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, jesteśmy zaangażowani i mam nadzieję, że ta świadomość wśród pracowników i żołnierzy jest na tyle wysoka, że minimalizujemy te zagrożenia poprzez nasze szkolenia.